Był już odcinek o tym, o pięciu rzeczach, które lubię w Kanadzie. Dzisiaj o pięciu rzeczach, których, tak jak kanadyjskich ciast, nie lubię w Kanadzie. Jeśli spytasz się Kanadyjczyków, co najbardziej przeszkadza im w ich kraju, z reguły usłyszysz jedno gromkie, churalne: zima. Kanadyjska zima jest długa, mroźna i śnieżna. I nieważne, gdzie mieszkasz, wcześniej czy później dopadnie cię z całą swoją siłą. Jeśli mieszkasz na wschodzie Kanady, w okolicach tam Toronto czy w Montrealu, może nie musisz się zmagać z temperaturami minus 40 jak mieszkańcy prerii, ale tam przez wpływ Atlantyku i sąsiedztwo Wielkich Jezior nawilgocenie powietrza sięga nawet 80% i w zimie takie minus 20 w Toronto czy w Montrealu jest odczuwalne tak jak minus 40 na preriach. Zawiesisty, przenikający do szpiku kości ziąb. No po prostu świetnie. Kanadyjska zima. Ciężko to znieść i trudno się przyzwyczaić. Kompletna porażka. Macy's to jeden ze sztandarowych amerykańskich wielkopowierzchniowych sklepów. I za każdym razem, gdy człowiek jest w Stanach, z Kanady, uzmysławia sobie, o ile droższa jest Kanada jako kraj do życia. To naprawdę mnie osobiście wkurza, zawsze wkurzało, widząc ceny, które są około 20-30% tańsze na praktycznie biorąc wszystkich artykułach. Oczywiście nominalnie, czyli tak w przeliczeniu 1 do 1. Był czas, że kanadyjski dolar był równy amerykańskiemu dolarowi. Wtedy to było już totalnie ewidentne. Jest to bardzo wkurzające, bo okazuje się, że no co, można prawda, taniej wszystkie te produkty sprzedawać i cały czas ludzie na tym zarabiają pieniądze. Mieszkając oczywiście w Kanadzie, człowiek się na tym na co dzień nie zastanawia, ale przyjeżdżając do Stanów, bardzo jest łatwo i naturalnie człowiek porównuje te dwie rzeczywistości, bo różnią się od siebie w bardzo małym procencie. Wyższe podatki w Kanadzie, niższe ceny w Stanach. Powoduje to, że, no co tu dużo mówić, większa ilość Kanadyjczyków myśli o tym, czy kombinuje, jak to się przeprowadzić do Stanów, chociażby też ze względu na klimat. A mniejsza ilość Amerykanów czyni to samo w odwrotnym kierunku. Ta kontrastowość naprawdę uświadamia człowiekowi, jak tak naprawdę drogim krajem w porównaniu przynajmniej ze Stanami Zjednoczonymi jest Kanada. Kolejnym punktem na mojej liście jest pustka kanadyjskich przestworzy. Tak jak wspominałem w swoim vlogu o pięciu rzeczach, które lubię w Kanadzie, generalnie przestrzeń życiowa, którą oferuje Kanada, no podoba mi się, ale kanadyjskie przestworza zdają się po prostu nie mieć krańca. I przekłada się to na miliony kilometrów kwadratowych, gdzie nie tylko, że absolutnie nic się nie dzieje, ale najczęściej jest to morze przestrzeni, gdzie tak naprawdę nie ma co ciekawego zobaczyć. Klinicznym przykładem tego może być na przykład jazda po autostradzie łączącej całą Kanadę, ciągnącej się od Halifax nad Atlantykiem do Vancouver nad Pacyfikiem, tak zwanej Trans-Canada Highway. Od mniej więcej zachodnich wybrzeży, zachodnich krańców Toronto do wschodnich dzielnic miasta Calgary, czyli na przestrzeni mniej więcej 3000 km, nie dzieje się po prostu absolutnie nic. Znajduje się tam, uwaga, jedno większe miasto, 800-tysięczny Winnipeg. Poza tym znajduje się tam około, no nie wiem, 8 do 10 miast i miasteczek, od kilkunastu do gdzieś 250 tysięcy mieszkańców,
ale w większości miasta są, czy miasteczka, te są albo gdzieś zaszyte w gęstwinie nieprzebranych kanadyjskich lasów, albo zagubione wśród bezmiaru ziejących pustkami kanadyjskich prerii. Puste przestrzenie kanadyjskie zwykle tak odstraszają tutejszych mieszkańców, że większość ludzi, szczególnie ten środek Kanady, czyli bagatela, dystans mniej więcej jak z Barcelony do Warszawy, ziejący totalną pustką i nudą, ludzie po prostu przylatują to samolotami. A dla tych, którzy mimo wszystko chcą przejechać Kanadę z samochodem, przekłada się to na bite 3 dni długiej, monotonnej i niezwykle nudnej jazdy. Kolejnym punktem na liście rzeczy, których nie lubię w kanadyjskiej rzeczywistości, jest pustka centr tutejszych miast. Są oczywiście wyjątki potwierdzające tą regułę, Toronto, Vancouver oczywiście, ale wszystko to potwierdza, są to wyjątki potwierdzające regułę, że centra północnoamerykańskich miast są z reguły puste i martwe. Jeśli jeszcze tam w ciągu tygodnia, w godzinach pracy wszystko się kręci, jest ok, tak wieczorami i po 17-18 większość północnoamerykańskich miast jest po prostu pusta i przez to martwa. W ciągu tygodnia jest jeszcze całkiem nieźle. Ale na weekendy, tak jak dziś, czy jak wspomniałem, po południu, po 17-18, jest już naprawdę kiepsko. Gdyby nie panujący tutaj ruch uliczny, można by pomyśleć czasami, że jest się, tak jak Will Smith, w jakimś katastroficznym, apokaliptycznym filmie o ostatnim człowieku na Ziemi. Także, pusto. Północnoamerykańskie miasta są przykładem kompletnej porażki nowoczesnego konceptu urbanistycznego, polegającego na tym, że rzekomo pracuje się w centrum, a mieszka na obrzeżach miasta. Od kilkunastu lat obserwuję, jak północnoamerykańskie miasta nagminnie odchodzą od tego totalnie błędnego konceptu i pewnym swoim rodzaju utopii urbanistycznej, starając się wprowadzić biznes na obrzeża miast i wpompować życie do centrów, budując apartamentowce, parki, ścieżki rowerowe, deptaki i wszelkiej maści inne przestrzenie urbanistyczne, mając na celu przyciągnąć jednak ludzi, aby zapełnić te puste przestrzenie.
I pomimo trwających od mniej więcej 20-25 lat wysiłków i czasem naprawdę olbrzymich nakładów finansowych, nie jest to łatwe, o czym świadczy wygląd centrum, czyli tak zwanego downtown mojego miasta, Calgary. Jest to kliniczny przykład całkowitej porażki konceptu pracy w centrum i życia na obrzeżach miasta. Codziennie po 17:00 centrum Calgary praktycznie kompletnie pustoszeje i zaczyna przypominać bardziej Zombieland niż centrum półtora milionowego, tętniącego normalnie życiem miasta. Tak jak tutaj, proszę bardzo. Budynek, w którym kiedyś pracowałem przez parę ładnych lat. Park taki mały tutaj przed budynkiem. Pusty, żywej duszy. Czeka na ludzi. A ludzie są w tym momencie na peryferiach. Ostatnim punktem na liście pięciu rzeczy, których nie lubię w Kanadzie, choć mógłby być to z powodzeniem punkt numer jeden, czy którykolwiek inny punkt, jest swoista przypadłość kanadyjskiej polityczno-medialnej rzeczywistości, która w porównaniu z większością innych wysoko rozwiniętych krajów świata ogólnie jest bardzo mocno przesunięta na lewo. Żeby nie być gołosłownym, powiem coś, w co pewnie trudno będzie tutaj uwierzyć komuś, kto w Polsce ma do wyboru oglądanie albo TVP, albo TVN, ale w Kanadzie najzwyczajniej w świecie nie ma oficjalnych prawicowych mediów. Po prostu nie istniały i nie istnieją. Oficjalne kanały telewizyjne i radiowe w Kanadzie, czyli CBC, CTV, są od lat kontrolowane przez liberalno-lewicowy przekaz, dla którego w Kanadzie po prostu nie ma żadnej alternatywy. Tutaj Kanada stanowczo przypomina raczej Wielką Brytanię ze swoim mocno lewicowym BBC, które zmonopolizowało cały tamtejszy przekaz medialny i jest w Kanadzie bliżej do właśnie Wielkiej Brytanii niż na przykład do USA, gdzie można obejrzeć w telewizji stacje reprezentujące dwa totalnie odmienne poglądy polityczne. Jeżeli ktoś jest na lewo, ogląda sobie CNN, jeżeli ktoś jest na prawo, ogląda sobie Fox News. Tak samo zresztą jest w Polsce. Jest i TVP, i TVN. Obydwie stacje prezentujące dwa przeciwstawne światy, dwie przeciwstawne opinie i światopoglądy, dwie przeciwstawne narracje przedstawiające dwie strony tego samego medalu. Czy tak jednak nie powinno być? Jak inaczej można sobie wyrobić jakąś obiektywną opinię na dany temat? Przecież nikt mi nie powie, że całe społeczeństwo myśli tak samo i chce słuchać tylko jednego, jednopoglądowego, oficjalnego przekazu. Koncept ten jest oczywiście znany ogólnie i pamiętamy go chociażby z komunistycznej PRL. Ale tak właśnie jest w Kanadzie. Jeśli ktoś chce obejrzeć przekaz pokazujący prawicowe poglądy, w Kanadzie musi oglądać YouTube, bo w oficjalnej telewizji tego nie zobaczy. Pozostaje pytanie, czy to jest normalne? Czy jest to normalne w kraju, który stawia się wszystkim dookoła, całemu światu jako wzór niedościgniony, wzór demokracji i pluralizmu i tolerancji na całym świecie? Także odpowiedź pozostawiam Wam samym.